Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Mamy dzisiaj trzy wspaniałe wiadomości. Pierwsza z nich będzie dotyczyła naszego koła poselskiego Konfederacja. Druga wiadomość będzie dotyczyła naszych kandydatów, naszych list wyborczych. A trzecia będzie dotyczyła naszego komitetu wyborczego. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie poinformować, że nasze koło poselskie Konfederacja poszerzyło się dzisiaj o wspaniałego człowieka i posła Pawła Skuteckiego, który wyróżnił się w trakcie tej kadencji tym, jak wiele zrobił dla dzieci, dla ich bezpieczeństwa, dla ich dobra. Skupił się w swojej działalności poselskiej na tym temacie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o prawa dzieci, prawa rodziców, zyskał sobie tym wdzięczność i sympatię milionów rodziców w Polsce i tym bardziej miło witamy go w naszym gronie, w gronie Koła Poselskiego Konfederacja. Niniejszym przekazuję Pawłowi głos. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tylko kilka dni byłem posłem niezrzeszonym. W pojedynkę jest dużo trudniej. Dzisiaj jedyną opcją w Sejmie, która twardo i odważnie stoi po stronie wartości, po stronie wolności, po stronie dzieci i rodziny jest Konfederacja, także wybór był dla mnie oczywisty. Bardzo się cieszę, że mogę z tak zacnymi ludźmi dalej kontynuować to, co zaczęliśmy 4 lata temu. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji uda się zrobić jeszcze więcej. Dziękuję. Druga informacja dotyczy naszych kandydatów list wyborczych. Proszę, żeby rąbka tajemnicy uchylił poseł Robert Winnicki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy współpracować znowu w jednym klubie, bo na początku kadencji w klubie Kukiz 15 byliśmy razem z Pawłem Skuteckim. Potem nasze drogi się rozeszły, no a ostatecznie, jak widzimy, Paweł Kukiz dołączył do systemowych ugrupowań politycznych, więc cieszymy się tych wszystkich, którzy mają poglądy i którzy dzisiaj są właśnie z nami w Konfederacji. Szanowni Państwo, Konfederacja robi ostatnie szlify na listach wyborczych, jeśli chodzi o listy wyborcze, które będą walczyły o wejście do Sejmu 13 października. Bardzo się cieszę, że dzisiaj uchylimy rąbkę tajemnicy i powiemy, że z pierwszego miejsca w stolicy na liście warszawskiej będzie kandydował, Szanowni Państwo, człowiek, który jest jednym z symboli braku pokory wobec panującego w Polsce 30 lat systemu. Że będzie startował lider nieszablonowy, a jednocześnie taki, który przyciągnął do idei wolnościowej, do idei konserwatywnej setki tysięcy, jeśli nie miliony Polaków w minionych dekadach. Bardzo serdecznie cieszymy się, że na pierwszym miejscu w Konfederacji w Warszawie będzie kandydował Janusz Korwin-Mikke, lider partii Wolność Korwin. Bardzo cieszymy się również, że poseł Skutecki będzie zajmował trzecią pozycję na tej liście. O szczegółach kolejnych dotyczących innych list, innych okręgów będziemy Państwa informowali już w kolejnych dniach. Natomiast w tym momencie oddaję głos naszemu liderowi w Warszawie, czyli Januszowi Korwin-Mikkemu. Bardzo proszę. Proszę Państwa, przyjmuję trudne zadanie. Pół Warszawy nie chce mieć niskich podatków, bo żyje z wysokich podatków wyciąganych z reszty kraju. Ale myślę, że druga połowa to ludzie normalni, którzy również dzieci chcą wychować normalnie, a nie nienormalnie. Także na głosy tej drugiej połowy liczę i o ich poparcie proszę. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu jednego z naszych liderów, pana Grzegorza Brauna. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, ta fala powrotów do Konfederacji, powrotów do rodziny dopiero wzbiera. Nie przypadkiem pan poseł Skutecki w naszym kole sejmowym, bo przecież stare miłości nie rdzewieją. Przypomnę, pan poseł bywał rzecznikiem formacji wolnościowej, a zatem to nie są sojusze doraźne, przypadkowe, koniunkturalne, zawierane na czas kampanii wyborczej. To są stare znajomości, sojusze na gruncie prawdziwie głęboko ideowym. I co do kwestii bezpieczeństwa rodziny, dzieci,
polskich. No to właśnie, to jest ten wspólny mianownik, na którym Konfederacja się opiera. Stoimy na gruncie praw rodzicielskich. Niezależnie od tego, jakie procedury, jakie usługi miałyby być serwowane na terenie Rzeczypospolitej, wolny ich wybór. To decyzja, która powinna leżeć po stronie rodziców, nie zaś urzędników. Ostatni akt naszej dzisiejszej konferencji, tutaj teczkę trzyma pełnomocnik naszego komitetu, pan Witold Tumanowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w najwcześniejszym możliwym terminie partia Konfederacja Wolność i Niepodległość zarejestrowała komitet wyborczy. Czekamy teraz tylko na potwierdzenie z PKW. Mamy nadzieję, że niezwłocznie to potwierdzenie o rejestracji nastąpi, dlatego, bo dopiero po tym potwierdzeniu możemy zacząć zbierać oficjalnie podpisy. Ja bardzo też tutaj z tego miejsca chciałbym zachęcić wszystkich naszych sympatyków do tego, aby te podpisy zbierali w momencie, gdy będzie to możliwe. Czasu jest niewiele. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby ten czas kampanijny był jak najkrótszy, żeby uniemożliwić start komitetom wyborczym, żeby utrudnić udział w demokracji. My się tego nie boimy. Mamy nadzieję, że jak najszybciej zbierzemy wymagane 5 tysięcy podpisów w każdym okręgu w 41 okręgach. Dziękuję bardzo. Wzywamy wszystkich naszych sympatyków, zwolenników, wyborców do zaangażowania w ten wielki wysiłek, zbiórki podpisów, wszystkie ręce na pokład. Bardzo prosimy o zaangażowanie w tę akcję, no a potem wszyscy do urn i do kontroli wyborów. Bardzo dziękujemy.